Witam Was serdecznie o 5 rano. Słuchajcie, piękny las, piękna zieleń, cisza, spokój. Jednak takie miejsca kryją czasami miejsca wielkiej tragedii, wielkiego mordu, wielkiego ludzkiego nieszczęścia. Właśnie znajdujemy się w jednym z takich miejsc, gdzie od 1939 roku do końca 1940, a nawet niektórzy twierdzą, że po 1940 jeszcze roku przeprowadzano tu masowe egzekucje. Czasami przejście przez takie miejsce nigdy Wam nie wskaże w żaden sposób, że to jest takie miejsce tragedii. Jednak w tym miejscu upamiętniono to, postawiono to, no właśnie, szereg krzyży i pomniki. Piaśnica, nazywana polskim Wołyniem, nazywana Golgotą. 14, 15 tysięcy, niektórzy mówią 20, 25 tysięcy ofiar. Akcja czyszczenia Gdańska przez Niemców z polskiej inteligencji, przede wszystkim przedstawicieli polskiej kultury oraz inteligencji. Jednak ginęli tu masowo robotnicy. Ginęli tu zwykli ludzie. Rzeź, która tu ogarnęła właśnie Niemców, szał, zabijania, niektórzy porównują do tego, co działo się właśnie na Wołyniu. Cały ten las, słuchajcie, jest dookoła usiany ludzkimi szczątkami. Kilkadziesiąt osób, które mi tu właśnie nakłaniało w zasadzie do nakręcenia tego filmu, miało jeden główny cel. Przedstawienie tego miejsca, pokazanie tego miejsca, że coś takiego jest. Dlaczego? Bo to miejsce idzie po prostu w niepamięć. Zapominamy o takich po prostu miejscach. Trzeba wziąć pod uwagę, że trzy największe niemieckie obozy koncentracyjne, i to trzeba, słuchajcie, podkreślać i to też musicie powtarzać. Niemieckie obozy koncentracyjne na terenach Polski, czyli Gross-Rosen, Stutthof i Auschwitz, słuchajcie, naznaczyły teren Polski masowymi grobami. Tu komanda obozu Stutthof sięgały po Wejherowo, Puck, Hel, i tak samo więźniowie tych obozów są tu w tych lasach gdzieś pochowani. Jednak 39 rok, w momencie kiedy Niemcy tylko wkraczają na tereny polskie, kiedy zaczyna się okupacja, zaczynają się masowe mordy. Takich, słuchajcie, tu obelisków, kamieni znajdziecie rozrzuconych kilkadziesiąt. Każdy z takich kamieni z numerem świadczy o zbiorowej mogile. Mieszkańcy Piaśnicy po II wojnie światowej uczestniczyli właśnie w ekshumacjach. Miałem okazję rozmawiać z jedną z takich osób i pamięć tej osoby, słuchajcie, jest zwodna. Jest, no wiadomo, jest to starsza osoba, jednak opowiada historie zasłyszane od osób starszych, tych, które były naocznymi świadkami. Ludzi przywożono ciężarówkami, były wykopane już doły. Ludzie z biernym spokojem stawali na krawędzi właśnie takiego dołu i byli rozstrzeliwani. Jednak egzekucje odbywały się w różny sposób. Dlaczego nazywane jest to właśnie Wołyniem? Niemcy, czując swoją siłę, czując swoją potęgę, zwykli normalni obywatele mordowali swoich sąsiadów, Polaków, nie tylko Polaków. Mordowali Niemców, mordowali Kaszubów, w zasadzie każdego, kto wpadł im w łapy. Ten szał mordu, ten szał nieokiełznanej przemocy, słuchajcie, jest dla mnie niewyobrażalny, nie tylko dla mnie. A dzisiaj o takich miejscach po prostu się zapomina. Ludzie przejeżdżają drogą na Władysławowo, jadą sobie na Krakową. Dzisiaj właśnie praktycznie cała noc spędzona w Krakowej. Przejeżdżają koło takiego miejsca. Nie zwracają uwagi na tabliczki, pędzą do miejsc komercyjnych i tam sobie coś robią. Jednak te miejsca, słuchajcie, są pomnikiem tego, co nam Niemcy wyrządzili właśnie w latach 39-45. Nie można o tym zapomnieć. Jestem nazywany ostatnio rewizjonistą. Tak, po prostu dlaczego? Jeżeli Unia Europejska już oficjalnie mówi o polskich obozach koncentracyjnych,
to za chwileczkę, słuchajcie, okaże się, że to my w 1939 roku napadliśmy na Sowietów i Niemców. Jednak ta retoryka jest o tyle niebezpieczna, że ludzie zaczynają w to wierzyć. Ludzie zaczynają takie miejsca, słuchajcie, traktować marginalnie. Masa osób, dzisiaj nawet, dwie godziny temu, powiedziałem, słuchajcie, jedziemy do Piaśnicy, będziemy przejeżdżali, jedziemy do Władka. Tak, jedziemy do Władka, ale my jedziemy najpierw do gdzieś tam, a ja mówię, jadę przez Wejherowo, jadę przez Piaśnicę, żeby właśnie tu chwilę pobyć. No niestety, część grupy pojechała sobie prosto do Władysławowa. Jednak cel takich właśnie, można powiedzieć, misji, cel, jaki przyświeca mi cel? Szczególnie właśnie gadanie w takim miejscu. Ano pamięć, żeby o tym po prostu nie zapomnieć. Jeszcze chwila, a faktycznie takie miejsca pójdą całkowicie, słuchajcie, w zapomnienia. Takich miejsc nie będzie, zarosną sobie kiedyś tam krzaczorami. Od czasu do czasu ktoś zapali lampkę, od czasu do czasu ktoś wyczyści te groby. Jednak ten las, zwróćcie uwagę, jaki piękny. Gdyby nie ten pomnik, jeżeli się tutaj wejdzie od innej strony, są tylko porozrzucane kamienie po lesie, ludzie nie zwrócą na to uwagi. Główny pomnik znajduje się stąd jakieś 1,5 kilometra i ludzie też przejeżdżają obok tego pomnika obojętnie. Dlaczego tak jest? Nie wiem, edukacja, błąd polityków i tu właśnie błędy popełniane przez rządzących, błędy popełniane przez osoby, które są władcze, które mają moc taką sprawczą. Zaniedbały tą sprawę. Został w tej całej chucpie politycznej uśpiony, tak jakby pewien duch narodowy. Został wymazany z pamięci młodych pokoleń właśnie taki akt polskiego heroizmu w latach 39-45. To jest to, co od wielu, wielu, wielu lat powtarzam. Właśnie wymazywanie z pamięci, słuchajcie, takich miejsc. Zbrodnia Piaśnicka, tak jak powiedziałem, niech oficjalne, to znaczy oficjalne, no nie ma oficjalnych żadnych tam papierów, jest szacunkowe liczby podawane, 14-15 tysięcy, często się właśnie spotykam z liczbą 20-25 tysięcy. Do tych zbiorowych grobów były dokładane przez okres II wojny światowej cały czas nowe groby, cały czas przeprowadzano egzekucje, cały czas mordowano Polaków. Tutaj ten dystrykt gdański, Płuck, Wejherowski, słuchajcie, zbrodnie były popełniane na masową skalę na Polakach. Więźniowie obozu Sztutów, wiadomo jak każdego innego obozu koncentracyjnego, byli traktowani jak przedmioty. I to jest też taki punkt sporu, czy to był obóz koncentracyjny, czy to był obóz pracy, czy to był obóz przejściowy. Jakie to ma znaczenie, ja się pytam. W każdym z tych obozów ginęli Polacy. Byli więzieni i byli mordowani. I tutaj właśnie nie tylko właśnie Polacy, bo ginęły tu różne nacje, różne narodowości. Jednak Polacy przeważali. Większa ilość właśnie osób wymordowanych tu na tym terenie to są Polacy. Oczywiście pochodzenia, no nie, żeby to nie użyć głupiego jakiegoś określenia. No właśnie, bo chodzi też tutaj w głównej mierze o Kaszubów. Spotkałem się z czymś takim, że w pewnym sensie obrażam Kaszubów, nazywając ich Niemcami albo no, bezpośrednio Kaszubami. Nie rozumiem jeszcze do końca, słuchajcie, tych zawiłości tutaj kaszubsko-polsko-niemieckich. Poznaję to w zasadzie każdego dnia. Jest to Tygiel, jest to taki, no właśnie Tygiel narodowościowy, który jest mi ciężko po prostu zrozumieć. Żeby nikt się nie czuł urażony, używam określenia Polacy, którzy właśnie ginęli tu w czasie okupacji. Słuchajcie, byli tu. No właśnie teraz brakuje mi słów, żeby kogoś nie pominąć i żeby kogoś nie obrazić. Będę używał właśnie tego określenia Polacy. Jednak na grobach znajdziecie nazwiska niemieckie, znajdziecie nazwiska, nawet są tutaj rosyjskie, są żydowskie. Także każda w zasadzie nacja, która wpadła w ręce Niemcom, była skazana na zakładę. 1939 rok pokazuje nam już szwadrony niemieckie, które wkraczają na tereny Polski z listami nazwisk, po prostu ludzi do likwidacji. No w pierwszej kolejności to była inteligencja,
Byli to dowódcy wojskowi, byli to urzędnicy państwowi, byli to nauczyciele, leśnicy. I te listy, słuchajcie, były bardzo długie. Jednak ten szał niemiecki, ten szał mordu, słuchajcie, tak się rozwinął, że z chęci posiadania, w momencie, kiedy dany Niemiec orientował się, że może przejąć majątek sąsiada, Polaka czy tam innej nacji, po prostu donosił, a w pewnym momencie sam mordował. Także opowieści ludzi z Wejherowa, no szczególnie z Wejherowa, którzy w 1939 roku, no też tutaj jest taki sporny temat, no bardzo ciężki temat, no trudno jest mi o tym mówić, ciężko jest mi o tym mówić, słuchajcie, poznaję tą historię, ale o kilkanaście takich opowieści, które właśnie słyszałem, dotyczące 1939 roku, o wkraczaniu wojsk zwycięskich, wyzwolicieli na te tereny, no temat naprawdę ciężki i naprawdę, mówiąc tak do Was, jest ciężko kogokolwiek zadowolić, bo jeżeli powiem o jednej nacji, po prostu ktoś się obrazi z drugiej. I właśnie wykorzystali to politycy, wykorzystali to ludzie, którym zależy na zatarciu właśnie tej prawdy. Większość społeczeństwa pamięta o wybuch II wojny światowej, jednak jest to przerażające, że młodzi ludzie nie są w stanie wymienić ani jednego miejsca takiego właśnie jak Piaśnica. Przedwczoraj rozmawiałem o Palmirach, rozmawiałem o tak zwanych laskach wiedeńskich i mordach dla ludności cywilnej wywożonych poza obręby dużych miast. Słuchajcie, o tym się nie pamięta. Jeżeli nie kultywujemy tej pamięci, jeżeli o tym nie mówimy, jeżeli tego nie przekazujemy, to ta pamięć za chwileczkę umrze. Zwróćcie uwagę, jakie no piękno natury nas otacza. Gdyby nie ten pomnik, nikt by o tym nie pamiętał. Taka mała uwaga, słuchajcie, dotycząca właśnie takich miejsc, które są porozrzucone po lasach. Proponowałbym Wam od czasu do czasu wycieczkę z dziećmi zrobić i przejechać się po takich miejscach. A propos właśnie różnego rodzaju nacji, kto był tutaj mordowany? Setki tysięcy osób, setki tysięcy nazwisk, którzy gdzieś tu spoczęli. Używam określenia setki tysięcy. Dlaczego? Bo tu znowuż będzie krzyk, że jakieś tam urzędy statystyczne doliczyły się 15 tysięcy, 20. Słuchajcie, używam określenia setki tysięcy, bo w momencie, kiedy Niemcy weszli na te tereny, dokonali gwałtu na naszym narodzie. Takich bezimiennych, porozrzucanych, słuchajcie, grobów, tutaj są właśnie setki tysiące. I trzy główne ośrodki takiej eksterminacji Polaków, tak jak powiedziałem, Auschwitz-Birkenau. Jeden z głównych, Gross Rosen i Stutthof. Powstają teraz różnego rodzaju instytucje, ja to tak nazwę, internetowe, które podważają ilość osób, które zostały zamordowane. Nie rozumiem w ogóle czegoś takiego, targów dotyczących właśnie ilości Polaków, którzy zostali zamordowani i sposobów, w jaki to zrobiono. Jeżeli komuś jest mało, że ci ludzie byli rozstrzeliwani w komorach gazowych, byli gazowani, różnego rodzaju innego sposoby były wymyślane, to może tych ludzi kręci to, że sąsiada widłami albo siekierą mordował i porzucał po prostu gdzieś na polu. Później jest to też przerażające. Któregoś dnia teraz na Westerplatte słyszałem, jak oprowadzał pan w języku polskim pewną grupę i wychwalał, to znaczy wychwalał, nawet nie wiem jak to powiedzieć, no może ja będę to określał jako właśnie wychwalał dzielnych obrońców miasta w 1945 roku. Ani słowem nie wspomniał o 1939 roku, nie wspomniał o tłumach, którzy wiwatowali i bili brawo na każdą salwę ze Szyzwika-Holsztajna, który był każdy pocisk, który był wystrzeliwany w kierunku Westerplatte. Tłumy się bawiły, tłumy wiwatowały. Jednak historia pokazała się dla nich okrutna. W 1945 roku tym ludziom wymierzono sprawiedliwość. I teraz takie miejsce i refleksja, do czego to wszystko miało służyć, do jakiego punktu, do jakiego miejsca nas wszystkich miało to zaprowadzić. Każdy sam powinien wyciągnąć sobie wnioski, jednak w takich przypadkach jak
Piaśnica, Palmiry i inne miejsca, gdzie były zbiorowe mordy, trzeba się opierać właśnie na dokumentach, wspomnieniach i pominąć, odrzucić na bok wszelkiego rodzaju dywagacje. To są suche fakty, to jest sucha historia, która jest przerażająca. Są to tysiące nazwisk ludzi, którzy zostali pozbawieni, słuchajcie, życia, którzy pozbawieni zostali, no właśnie, czy poza życiem człowieka można jeszcze czegoś pozbawić? Tak. Godności tych, którzy zostają przy życiu, można pozbawić ich historii, można próbować ich sprowadzić do roli robaka i sługusa. To Niemcy chcieli nam zafundować po wygranej wojnie. Jednak są jeszcze ludzie, którzy pamiętają, są jeszcze ludzie, którzy mają w sercu właśnie miłość do ojczyzny i krzewienie takiej pamięci. To nie jest, słuchajcie, radykalny jakiś radykalizm, to nie jest jakaś tam rewizjonizm, który miałby doprowadzić do, nie wiem, eskalacji przemocy bądź do nienawiści. Pamięć. Nie można, słuchajcie, żyć w przyszłości, zapominając o przeszłości, a teraźniejszość jest takim wyznacznikiem tego, jak będziemy my żyli jutro. Jeżeli zapomnimy o czymś takim, jeżeli wymarzymy z naszej pamięci właśnie takie miejsca, nie chciałbym być na miejscu naszym za kilka lat, kiedy zacznie już funkcjonować na dobre określenie polskie obozy koncentracyjne i nie chciałbym doczekać czasu, kiedy my będziemy musieli stać nad jakimiś dołami, a ktoś będzie do nas celował z bronią.